Witam moi drodzy na kanale Daria w Polsce. Z tej strony z wami jak zawsze Daria i no kto już od dawna oglądał moje filmiki, to pamięta, że wcześniej robiłam podobne nagrania o tym, jakie cechy Polaków mnie tam zachwycają, albo no takie generalnie o typowych cechach Polaków i niedawno zauważyłam, że zaczęłam naśladować niektóre cechy Polaków, które no, najbardziej podobają mi się. Więc i w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam właśnie o tych cechach, które staram się naśladować. I zacznę od tego, że kiedy zaczęłam prowadzić kanał w YouTube, no ile tak rozmawiać z Polakami, to bardzo mnie zachwyciło to, jak zawsze, no mimo narzekań na Polskę, zawsze bronicie swój kraj, swoje miasto. Zawsze mówicie, że w Polsce jest najlepiej. I tak, no już od dawna też bronię Polskę, ale zauważyłam nawet takie, że jeżeli ktoś zaczyna coś tam mówić, że w Polsce mu się nie podoba, nie wiem, jakieś tam jeszcze rzeczy, to nie po prostu bronię, a to naprawdę mnie aż zaczyna wkurzać. I zawsze pytam, no ale dlaczego wtedy mieszkasz w Polsce, jeżeli tu aż na tyle ci się nie podoba? I nigdy nie słyszałam jakiejś tam normalnej odpowiedzi, że no jakichś tam argumentów, że przez to, ale zawsze tak, nie no wiesz, no posłuchaj, no tutaj mieszkamy i tak dalej. Jak jedna moja była znajoma powiedziała, że nie podoba jej się polska kuchnia. I pytam, no ale dlaczego? No nie wiem, ja pytam, no może jestem, nie wiem, no za tłusta, za słona, za słodka, za sucha, nie wiem jaka. Nie, no nie wiem, no po prostu jest nie taka, mi się nie podoba. I takie rzeczy, no jeszcze śmieszne słyszeć od człowieka, który sam nie umie gotować, więc zawsze mnie to dziwi i jak mówiłam, nigdy nie słyszałam jakiejś tam normalnej odpowiedzi na takie pytanie, dlaczego wtedy zostajesz w Polsce? Ale każdy z nas z wami zna odpowiedź na takie pytanie. Drugie, co bardzo mi się podoba i robiłam podobne nagranie, jak to potraficie najpierw narzekać, sam dzisiaj narzekam, a jutro mówię, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie w porządku, dam rady, więc staram się naśladować ten optymizm, bo ja nie jestem optymistą i nigdy w życiu nie byłam. I jeżeli zacznę narzekać, to bardzo łatwo wpadnę w depresję, więc ten optymizm mnie naprawdę zachwyca, że mimo wszystko zawsze mówicie, damy radę. I kiedy przygotowywałam no, wcześniejsze nagranie na ten temat, to znalazłam w internecie, a później potwierdziłam w komentarzach pod tym nagraniem, że dzieje się to z powodu, że bardzo dobrze znacie historię polską i po prostu przez te wszystkie wieki, pokolenia tak się wykształcili, że macie ten optymizm w sobie pomimo wszystko. I dalej, co wynika z tego punktu optymizmu, zaczynam już doceniać wpływ historii na ludzi. Szczerze mówiąc, nie mogę powiedzieć, że historia Ukrainy jakoś wpływa na rozwój ludzi, nie wiem, na zachowanie. Wydaje mi się, że nawet sporo ludzi, zwłaszcza młodych, i nie zna historii. Jakieś starsze osoby jeszcze znają, ale przede wszystkim historię Związku Radzieckiego z tych podręczników napisanych podczas tego okresu. I wydaje mi się, dlatego nie mamy żadnego wpływu. Może być przez to, że często te wszystkie podręczniki były przepisane na nowo. Na przykład pamiętam, kiedy zdawałem egzamin w ostatniej klasie z historii Ukrainy, bardzo mnie zaskoczyło, że w tym przewodniku po egzaminach bardzo
tak zwrócili uwagę na rewolucję. Wtedy to była pomarańczowa rewolucja. I no na przykład pomarańczowa rewolucja to 6 stron w książce, a druga wojna światowa 2 strony. Chociaż oczywiście wpływ tych podziei jest nie do porównania, jeżeli można tak powiedzieć. I nawet do teraz mnie to martwi. Dlaczego ja na przykład tego i dotychczas nie rozumiem. Może być przez to, że teraz po ukończeniu wojny, kiedy Ukraina zwycięży, to wszystko się zmieni. Ale wcześniej nie mieliśmy takiego wpływu historii. I oczywiście nie znam się na historii tak dobrze jak wy, ale mam jeszcze czas to wszystko nadrobić. Jeszcze mój synek pójdzie do szkoły, będziemy razem się uczyli i wszystko jeszcze, o wszystkim jeszcze się dowiem. Dalej, co mnie jeszcze... Dalej, jaką cechę chce mi się naśladować oprócz tych trzech, to staram się tak ostatnio być takim bardziej otwartym człowiekiem. Dla mnie Polacy są otwarci. Często w komentarzach widzę, kiedy piszą, że nie, no gdzieś tam, nie wiem, w Stanach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ludzie bardziej tam otwarci, uśmiechnięci i tak dalej. Dla mnie w porównaniu z Ukraińcami to Polacy są bardziej otwarci. I jeszcze długo byłam takim zamkniętą w sobie, jeżeli można tak powiedzieć, a przez to, że za każdym razem, kiedy starałam się w Polsce już z kimś się zaprzyjaźnić, nie z Polaków, tam z rodakami, i to za każdym razem to wszystko się kończyło bardzo przykro dla wszystkich. No, generalnie tam dla mnie, dla synka i tak dalej, więc jeżeli chciałam mieć tam przyjaciółkę, tam najlepszą, żeby tam się przyjaźnić, chodzić do kina i tak dalej, przyjaźnić się tam rodzinami, dziećmi, to po parę jakichś tam przypadków to mnie zniechęciło do tego, żeby mieć. Ale teraz na placu zabaw wszystkie mamy z grupy w przedszkolu synka, wszystkie się przyjaźnią, wszystkie tam rozmawiają i też staram się tak po trochę, powoli się otwierać. No, bo takie życie w innym kraju potrzebuje, żeby mieć jakieś tam osoby, żeby można było ufać, zadzwonić w razie jakiejś sytuacji, żeby coś tam poleciła, dała radę. Z tym dla mnie było trochę trudno. No tak w ogóle, kiedy przeprowadzasz się gdzieś za granicę, to tracisz znajomych. Dlatego, że najpierw nie masz czasu i nie możesz się tam spotykać, często dzwonić i tak dalej. I zaprzyjaźnić się już w tym dorosłym wieku jest o wiele trudniej niż to było wcześniej. Mam nadzieję, że spodobało się takie krótkie moje nagrańko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!